wątki poboczne. Mam jednak szkic. Postaram się z tego szkicu przedstawić temat, po którym zapraszam do dyskusji. A tematem dzisiaj jest, czy Sanhedryn jest wielką mierzenicą. Ponieważ dużo ostatnio mówiliśmy o rządzie światowym, o tym, kto naprawdę rządzi światem, w tym także Polską, no więc padło tam, że tak naprawdę rządzi nim wielka mierzenica. No oczywiście na jakąś małą skalę politycy miejscowi, ale oni bardziej są jak gdyby kierownikami z jej dopustu niż rzeczywistą władzą. Choć korzystając z wojska, korzystając być może niektórzy z własnej waluty, jak Polska jeszcze ma własną walutę, teoretycznie mogą się zbuntować. Ale faktycznie nie robią tego, gdyż no, tak się dobiera polityków, żeby oni raczej współpracowali. Te wpływy wielkiej mierzenicy są na tyle duże, że ona nie ma z tym problemu. Ale Sanhedryn, bo pada pytanie, no dobrze, ale kim jest ta wielka mierzenica? Czy to nawet ktoś do mnie napisał nazwiska konkretnie. No oczywiście pewne nazwiska się dzisiaj też nam na myśl przywodzą, ale tak naprawdę to spodziewajmy się raczej, że główna siła sprawcza, czyli mózg tego wszystkiego jest tajemniczy, znaczy jest tajemnicą specjalnie. Nawet nie wiemy wszystkiego o bankierach, którzy stoją za choćby Fedem. Nie wiemy też do końca, jaką siłę ma City londyńskiej. Ktoś mówi się, że to jest centrum zarządzania bankami, systemem bankowym. Jedno jest pewne, bankierzy sami siebie nie są mózgiem tego, choćby dlatego, że oni zajmują się bankierstwem, czyli różnymi narzędziami manipulowania, oszukiwania, wyłudzania, czyli dawania coś w zamian, brania więcej. Są jak gdyby armią tej wielkiej mierzenicy, co nie znaczy, że nie mają swoich przedstawicieli, nie mają nic do powiedzenia. Jak najbardziej prawdopodobnie tak jest. Z tym, że jak sięgniemy wstecz, to okazuje się, że najwięcej wpływu na tą wielką mierzenicę mieli przywódcy duchowi. W zasadzie oni głównie, przywódcy duchowi, zwłaszcza klasa kapłaństwa, która dopuściła się niewierności Bogu, oni są głównie nierządnicą, czyli tą, która nie jest wierna Bogu i uprawia nierząd z innymi. Czyli wielka mierzenica ma charakter bardziej religijny niż gospodarczy. Gospodarka jest tylko elementem, który jest jak gdyby z nią współpracuje. Dlatego też w Księdze Objawienia jest mowa, że kiedy ona zostanie zniszczona, to kupcy będą płakać. No dzisiaj możemy powiedzieć, korporacje będą płakać, bo to są głównie jej sprzymierzeńcy i dla nich naprawdę wszystko jest tak robione, żeby oni mieli jak największą władzę w tej chwili na całym świecie, nad państwami nawet, żeby były ważniejsze ich wola niż wola na przykład państw czy narodów. Do tego wszystko zmierza w tej chwili. Ale sięgając wstecz, bo chciałbym przybliżyć całą historię, to w około roku 1250 przed Chrystusem miało miejsce takie wydarzenie. W Księdze Liczb, 11 rozdział, 16 werset, czytamy. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zgromadź dla mnie 70 mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania, niech tam staną razem z tobą. I potem 24 werset. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana, następnie zwołał 70 starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. 25. A Pan stąpił z obłoku i mówił z nimi. Wziął z ducha, którym był w nim, i przekazał go innym 70 starszym, a gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Czyli to był taki jednorazowy przypadek. Natomiast władze, czyli środowiska żydowskie zapragnęły tej samej władzy, jaką miał Mojżesz i jaką otrzymało tych 70 ludzi, i oni po prostu
w pewnym momencie stwierdzili, że oni to kontynuują. W okresie mniej więcej między 740 a 700 rokiem przed Chrystusem czytamy w Michałasa 3:11. Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, procy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana i mówią: czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. To nie spadnie na nas nieszczęście przypomina nam też wypowiedź wielkiej mężnicy, że nigdy nie będzie wdową. Około 592 roku, a mniej więcej 592, 587, dokładnie nie wiemy, przed Chrystusem, prorok Ezechiel ma wizję tego, co dzieje się w Jeruzalem, ponieważ on został uprowadzony do Babilonu. I on opisuje tak, Księga Ezechiela, 8 rozdział od 7 wersetu do 13. Zaprowadził mnie potem ku wejściu do dziedzińca i popatrzyłem, a oto był tam otwór w murze. On rzekł do mnie: Synu człowieczy, przebij ten mur. I przebiłem mur, a oto było tam przejście. A on rzekł do mnie: wejdź, a przyjrzyj się tym ohydnym czynom, których się oni tu oddają. Wszedłem i patrzyłem, a oto były tam wszelkiego rodzaju postacie, tego, co pełza po ziemi i bydląc ohydnych istot i wszystkie bożki domu Izraela. I wyrysowane wszędzie na ścianie dookoła. 70 mężów spośród starszyzny izraelskiej stało przed nimi, a wśród nich stał ja, Azaniasz, syn Szafana. W ręku każdego była kadzielnica, a woń unosiła się z obłoków kadzidła. I rzekł do mnie: czy widzisz, synu człowieczy, czemu się oddaje w ukryciu każdy ze starszyzny domu Izraela w tajemnej komnacie? Mówią oni bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił ten kraj. I rzekł do mnie: zobaczysz jeszcze gorsze obrzydliwości popełniane przez nich. Mamy więc pokazane, że dalej 70 starszych starało się przewodzić Izraelowi, mimo że, jak tam wcześniej było u Mojżesza powiedziane, że ten cud zesłania ducha na nich się już nigdy nie powtórzył. Oni tej władzy chcieli. I jak widzimy, już w tym momencie Ezechiel nam wyjawia, że oni byli niewierni Bogu, czyli byli tą nierządnicą. Po powrocie z niewoli babilońskiej Rada 70 reaktywowała się, wprowadzając na terenie Izraela terror religijny. Była taka inkwizycja swego rodzaju. Zaostrzono kary prawie za wszystko, wymierzając karę śmierci. A szczególnie pilnowano własnej władzy, własnych interesów. Nie można było kwestionować tej władzy, ani twierdzić, że prawo jest coś naciągane, albo że jest dopisane coś do prawa. Absolutnie nie można było tego twierdzić. Nie można było podważać. Nie można było nawet prorokować, że świątynia będzie zniszczona, bo to też był powód do śmierci. Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, musiał wykazać się dużą ostrożnością, żeby przedwcześnie go po prostu nie zabili. Sanhedryn działał na terenie Jeruzalem i skutecznie eliminował wszystkich proroków. Po prostu ich zabijał. Uznawał ich za fałszywych proroków i zabijał ich. No i oczywiście wymarzywano wszelkie księgi, jakiekolwiek ślady po nich. Także od powrotu z niewoli babilońskiej aż do Jana nie mamy żadnych proroków. Pustka jest. A wiemy, że nie tylko byli wcześniej, ale nawet kiedy Chrystus się rodzi, to jest prorokinie Anna, jest tam też mężczyzna, który prorokuje, bierze na ręce Pana naszego dziecko. Więc cały czas byli prorocy, ale śladu po nich nie mamy, tych wcześniejszych też zresztą. No po prostu oni, jeżeli ktoś zagrażał ich władzy, a prorok co mógł powiedzieć? Przede wszystkim, że oni kalają ten dom Boży. No to zabijali po prostu te osoby. Zresztą sam Pan nasz powiedział, mamy zanotowane w dwóch miejscach, Łukasza 13, rozdział 34, werset, ale też w Mateusza 23, rozdział 37, werset. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Dramatyczne wydarzenia, jakie spotkały Pana naszego,
a także jego naśladowców są dowodem na to, co mówił wcześniej. Ewangelii Jana, 11 rozdział. Te wydarzenia staram się teraz tak chronologicznie cały czas przedstawić. 11 rozdział, werset 47, 48 i 53 mówią tak. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego. I przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. A 53. Tego więc dnia postanowili go zabić. Tylko dlatego, że ludzie go słuchali, że cały naród mógłby uwierzyć, bali się tego. Bo to, że nie mogli zniszczyć Rzymianie, to i tak zniszczyli. To wiele innych powodów mogło być. To był jakiś tam pretekst tylko. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 55 werset. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jeszu, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Czyli podjęli decyzję, zapadł wyrok i szukali tylko pretekstu, żeby pod jakimś pretekstem go zabić. On zresztą był bardzo ostrożny, gdy to postanowiono. Ukrywał się troszeczkę nawet, unikał Jeruzalem. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 66 werset. W końcu go oczywiście złapali. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed swoją radę. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 1 werset. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jeszu związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Tak więc no, dążyli konsekwentnie do tego, żeby go skazać. To samo działo się później z jego naśladowcami. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, wersety od 14 do 17, relacjonują nam to. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali rady, czyli tego Sanhedrynu, i naradzili się. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Mówili jeden do drugiego, bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Oczywiście chodziło o imię Jeszu. I dalej czytamy w 5 rozdziale, 21 werset, 40, 41. To jest, cały czas śledzimy działania Sanhedrynu i tych osób, które skazywały, prześladowały. Usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali, bo, muszę wcześniej wyjaśnić, byli uwięzieni, anioł ich uwolnił, kazał im do świątyni głosić. Więc usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. A przywoławszy posłańców, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jeszu, a potem zwolnili, a oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia. To był Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, a teraz 7 rozdział. To jest taki już bardzo dramatyczny przykład Szczepana, który mówił, aha, przede wszystkim z 6 rozdziału dowiadujemy się, do kogo mówił. Może najpierw 6 rozdział, werset 12 i 13. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. I potem w 7 rozdziale czytamy, co się wydarzyło. 7 rozdział, 51 i 52 werset. Twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się tchnieniu świętemu. Tak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoś z proroków nie prześladowali wasi ojcowie. Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, abyście zdradzili go teraz i zamordowali. Mówi to do Sanhedrynu, ale nie tylko do Sanhedrynu, zwróćmy uwagę. Mówi to w pewnym sensie do wszystkich przywódców w Izraelu.
Jak do tego doszło, że oni przejęli tą władzę, to Pan nasz wyjaśnił, Mateusz to zanotował w 23 rozdziale, a drugi werset. Czytamy tam. Na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze, czyli mówiąc krótko, zajęli jego miejsce, korzystając z jego przywilejów także. To było sedno problemu, jaki wtedy się pojawił. Bo w ten sposób z całą pewnością Pan nawiązał do tego, że Mojżesz miał pewne przywileje, rzeczywiście mógł pewne rzeczy robić. I teraz tak, zobaczcie, jakie podobieństwo jest. Mojżesz i 70 starszych, i teraz robi się Sanhedryn. Sanhedryn miał 71 członków, bo jak powiedzieli, 70 starszych, który zastępował Mojżesza, nazywali księciem, Nasi. I teraz zobaczcie, to nie jest jedyny, to jest pokazane, w jaki sposób szatan zwodził. Mówił, my kontynuujemy to, co było wcześniej. To było z woli Boga. My robimy to samo. Bóg tego chce. Mamy prawo interpretować między innymi prawo, czy w ogóle pisma. Co jest prawdą, co nie. Co się Bogu podoba, czy nie. Takie prawo sobie rościli, bo po prostu przejęli od Mojżesza. Że oni też. I zobaczcie teraz, co się dzieje w katolicyzmie. Piotr, dokładnie to samo. Kościół katolicki zastosował tą samą metodę. Twierdzi, że papieże są kontynuatorami Piotra, mimo że nigdy nie była mowy nigdzie o tym, że jakikolwiek inny człowiek będzie kontynuował te przywileje, jakie miał Piotr. I to samo znowu robią świadkowie Jehowy, ciało kierownicze świadków Jehowy z Jeruzalem. I znowu roszczą sobie prawo do świętego. Czyli Sanhedryn roszczy sobie prawo do interpretowania Pisma Świętego. Papieże roszczą sobie prawo do interpretowania Pisma Świętego i do narzucania nowych nauk nawet. Stąd się potem wzięło powrót do bałwochwalstwa, czyli kult obrazów, kult posągów, czy świętych jako pomniejszy bóstw. I wielu katolików, właściwie prawie wszyscy katolicy wierzą, że papież miał prawo wprowadzić te zmiany. To jest to samo oszustwo, jakie Sanhedryn robił. Nic dziwnego, bo chociaż judaizm jest nazwany wielką nierządnicą, to jednak jest nazwany też matką wszelkich nierządnic, czyli organizacji religijnych, które udają, że służą prawdziwemu Bogu, a w rzeczywistości są dalekie, właściwie uniemożliwiają, tak jak wtedy ci przywódcy religijni, oni uniemożliwiają osiągnięcie zbawienie tym, którzy ich słuchają. Po prostu wszystko przekręcają. Ale jest rok 68. Ostatnie dni Jeruzalem. Zbliża się dzień wymierzenia kary. Uczeni, faryzeusze i inni judejscy, powiedzmy cwaniacy, uciekają z Jeruzalem. Nie wszyscy, zwłaszcza wielu kapłanów zostało, a kapłani mieli duże znaczenie w Sanhedrynie. Wchodzą w układ duchowo cudzołożąc. Bo jak prześledzimy, dlaczego wcześniej Jeruzalem było nazywane niewierną, nierządnicą, bo było nazywane przez proroków nierządnicą Jeruzalem, to właśnie dlatego, że pokładali ufność we władcach politycznych i Bóg w pewnym momencie, kiedy oni uciekają do Egiptu, mówi im, że ich ukaże w ten sposób, że po prostu król Egiptu pokona kto inny, tam chodziło o Buchodozora, i ich weźli tak i tak w niewolę. Zobaczą, że pokładanie ufności w królach ziemskich nie ma sensu. Ale to była też zdrada. Były zdrady z bożkami, były zdrady z królami. Ta nierządnica w tej chwili zdradza po prostu głównie z królami. Pokładając w nich nadziei. W 1968 roku część tych mędrców, czy mędrków judaistycznych, po prostu ucieka się pod opiekę dowódcy rzymskiego, któremu zresztą obiecują wsparcie, by został cesarzem i zostaje cesarzem. Na krótko potem ginie, więc jego syn przyjmuje tę władzę, ale on ich chroni. Chroni ich w miejscowości jawne i tam mają siedzieć, po prostu tam będą bezpieczni. I tam mają swój ośrodek władzy, na którym zaczynają opracowywać sposób działania przeciwko chrześcijaństwu.
wtedy już się rozpowszechniającym. Tam wtedy opracowują po raz pierwszy w ogóle jakiś spis swoich ksiąg, czyli kanon biblijny. Ustalają, które księgi uznają, które nie. Ustalają taktykę zwalczania Septuaginty, bo nią się głównie posługiwali słudzy pomazańcowi. No i bardzo wiele różnych innych sposobów kombinują po prostu. Podsycają też do prześladowań władców, a jednocześnie, co jest bardzo budne z ich strony, podsycają chrześcijan do tego, żeby byli twardzi i nieustępliwi. Działają na dwie strony, co zresztą potem wiele osób będzie wypominać. Nazwę Sanhedryn posługują się oficjalnie do roku 358, czyli oni tam w tym nowym miejscu tworzą sobie po prostu nowy Sanhedryn, odtwarzają go. Później, ponieważ chrześcijaństwo, ta córka, bo ona już córką, kiedy się staje córką Wielkiężnicy, wtedy, kiedy sama wchodzi w układ polityczny z władcami tego świata, czyli w IV wieku zostaje jak gdyby zaakceptowana przez i faworyzowana przez cesarza rzymskiego. I w tym momencie działalność Sanhedrynu zostaje zakazana. No to Sanhedryn się wtedy wyprowadza z rejonów Palestyny i Galilei, bo tam w różnych miejscach bywał. W Jawnem samym był około 100 lat, ale się przeprowadzał kilka razy. Wyprowadza się po prostu w inne miejsce, ale ukrywa też swoją działalność. A wyprowadza się dokładnie, i tu jest rzecz ciekawa dla zrozumienia słowa Wielki Babilon. No ona się wyprowadza do Babilonu. Dokładnie do miejscowości Sura i Pumbedita. I tam mają swoje akademie, tam zgromadza się mnóstwo osób. Tam będą działać, a prawa i prawa ustanawiać dla wszystkich Żydów na całej ziemi. Prawa tam ustanowione nazywano prawem babilońskim lub odpowiedzią Gaonitów. I wszyscy niewierni Judejczycy, rozproszeni po świecie, niewierni to ci, co nie uznali Chrystusa, Mesjasza, swego Pana, oni tworzą sieć na całej ziemi różnych powiązań i są ze sobą zawsze w komunikacie przez synagogi. I oni musieli wszyscy, bez wyjątku, absolutnie uznać wszystkie rozkazy, jakie wychodziły z Babilonu, czyli o tych gaonitów. Po 614 roku Persowie wojujący z Bizancjum, które miało pod swoją opieką już Palestynę wtedy, pokonali Bizancjum i zdobyli Palestynę. Judejczycy wówczas, i to jest cytat, uwaga, to jest cytat z książki żydowskiego historyka, doktora Kasteina, garnęli się do ich armii ze wszystkich stron i przyłączyli się do masowej masakry chrześcijan zapałem zrozumiałym u narodu prześladowanego przez 3 stulecia. To jest koniec cytatu. Garnęli się do rzezi, zrobili rzeź chrześcijanom wtedy. O czym się oczywiście nie mówi dzisiaj, bo to rzekomo oni nigdy nikogo nie krzywdzili, tylko oni byli krzywdzeni. Robili to z wielkim entuzjazmem. Rzekomo byli wcześniej prześladowani. Te ich prześladowania polegały na tym, zresztą ten historyk sam wyjawił, na czym polegały, że nie wolno im było mieć niewolników, którzy byli chrześcijanami. Nie wolno było niewolników obrzezać. No i nie mogli wchodzić w związki małżeńskie z chrześcijanami. To wszystko. To było całe ich prześladowanie. Natomiast chrześcijanie pozwolili im wejść na przykład do Jeruzalem, bo wcześniej Rzymianie zabronili. I każdego, którego Judejczyka złapali w Jeruzalem, obcinali mu uszy na przykład. A chrześcijanie to znieśli. Ale środowisko judejskie nie czuło żadnej wdzięczności. Ono zawsze było niezadowolone. Po rzezi chrześcijan ich wierność Persom dobiegła końca. Po prostu. I chodziło tylko o jedno. 14 lat później, tu znowu cytat z tego samego historyka, bardzo chętnie porozumieli się z bizantyjskim cesarzem Heraklitusem i pomogli mu odzyskać Jerozolimę. No takie działanie typowe nierządnicy, prawda? Raz z tym, raz z tamtym. W pewnym momencie islam przejął tereny, na których przebywali, czyli przebywał Sanhedryn głównie, czyli Babilonię. No jak przystało na wielką mierzbę, gaonici uwiedli Arabów i stali się siatką szpiegowską dla przyszłych ich podbojów. Tę usługę świadczyli bardzo wielu osobom, bardzo wielu różnym armiom.
Głównym ich celem właściwie to była chyba walka z chrześcijanami, a ich islam był ich najemnikami. Oni byli, mieli olbrzymią władzę. Oni byli przy samym kalifie, który rządził całym islamem, całą armią główną, największą islamską, i byli doradcami i finansowali, bankierami. Czyli w zasadzie w dużym stopniu zwycięstwa, jeśli jakiekolwiek były ze strony islamu, to były wspierane przez te środowiska judejskie, niewiernych Izraelitów, którzy zdradzili Chrystusa. Później tym właśnie islamistom pomogli zdobyć Hiszpanię. To jest bardzo wstrząsające, jak zdradzali tam chrześcijan. W zamian dostali ją we władanie. Byli głównymi zarządzającymi tymi miastami hiszpańskimi i tam się potwornie wzbogacili. Oczywiście bardzo długo byli wierni islamistom, bo aż 800 lat, ale po 800 latach zdradzili ich, licząc na jeszcze większe zyski, i zdradzili ich chrześcijanom. I pomogli chrześcijanom odzyskać znowu te tereny, licząc na to, że znowu dostaną przywilej. I rzeczywiście na początku je dostali. Czyli znowu dostali we władanie miasta, znowu mieli przywilej, ale bardzo szybko Hiszpanie zorientowali się ich bardzo niebezpiecznej i podłej wręcz grze, która po prostu polegała na gnębieniu chrześcijan, bogaceniu się ich kosztem. To też zażądali od nich, żeby się nawrócili na chrześcijaństwo. Oni to zrobili, ale niestety, a na szczęście zorientowali się, że oni to zrobili szczerze, po prostu udawali chrześcijan i zażądali po prostu, żeby opuścili Hiszpanię. Dali im jakiś tam czas, mogli sprzedać swoje majątki i mogli opuścić Hiszpanię. Jeśli tego nie zrobią, zostaną zamordowani. Oni to nie do końca zrobili, ale do dzisiaj dzisiejsi Żydzi mają do nich pretensje o wypędzenie tych Judejczyków wtedy. To byli sefardyjscy Judejczycy, czyli według dzisiejszej terminologii sefardyjscy Żydzi. Po wypędzeniu ich z Hiszpanii, Sanhedryn, czyli to główne dowództwo, przewędrowało do Polski i tu w dużym stopniu doprowadziło do rozbiorów Polski, do upadku tego państwa. Tutaj się zmieszali też z Żydami. I od tej pory już możemy używać takie sformułowania Żydzi i do jednych, i do drugich, z tym, że dla rozróżnienia czasem mówimy, że to są sefardyjscy Żydzi, a to są chazarscy lub aszkenazyjscy Żydzi. Na terenie Polski, jak powiedziałem, przyczynili się do upadku Królestwa Polskiego i w ten sposób, przez zabory, bo część ziem zabrała Rosję, to spora część, trafili wreszcie do Rosji, na czym im bardzo zależało, ponieważ mieli wcześniej absolutny zakaz wstępu. No ale kiedy Rosjanie zagarnęli ziemię, zagarnęli też i tych mieszkających na tych ziemiach bardzo dużo Żydów. Gdy Napoleon zwołał Sanhedryn do Paryża w roku 1807 roku, chociaż niby go już nie było, przybyli Żydzi. Pochodzili oni w większości z Francji i północnych Włoch, ale byli też wśród nich wysłannicy gmin żydowskich z Holandii i zachodnich Niemiec. Napoleon wiedział, że Żydzi działają na czyjeś rozkazy, że jest jakaś siła sprawcza i próbował po prostu się z nią dogadać, bo miał już dość tej takiej dwulicowej postawy, w której nie do końca był pewien lojalności tych francuskich Żydów. Właściwie to był nawet gotów, jeśli by zabrakło do liczby 71, to był nawet gotów powołać własnych przedstawicieli, żeby tylko po prostu zrobić ten Sanhedrin i wreszcie niech on decyduje tak lub nie. Żeby miał z kim po prostu prowadzić dialog polityczny. To się raczej nie udało. Władza ta była ciągle tajna i nie było wiadomo, czy tak naprawdę się odbywa. Solżenicyn w swojej książce 200 lat razem opisuje, że kiedy car wysłał oficera rosyjskiego na sprawdzenie, dlaczego chłopi rosyjscy są tacy biedni, rosyjscy albo polscy, to potrafią powiedzieć, bo to na tych terenach, gdzie Żydzi byli. Dlaczego tam jest taka straszna bieda? Kiedy on tam poszedł i zrobił śledztwo, to Żydzi zebrali pieniądze aż z Hiszpanii, przywieźli łapówkę dla niego. On jej nie przyjął, ujawnił to. A powód, jaki ujawnił, to po prostu kredyty, ale głównie wódkę. Żydzi produkowali wódkę i rozpijali po prostu chłopów. Do tego stopnia, że już w tym roku dawali wódkę na kredyt na plony z przyszłego roku. Co skutkowało właśnie czymś takim. Ale dla naszego tematu jest bardzo ważne, że wtedy aż z Hiszpanii ściągnięto olbrzymią łapówkę dla tego urzędnika.
Czyli widzimy, że to było powiązane. Ktoś wydał rozkaz, żeby zebrać pieniądze i ratować interesy tych Żydów, którzy byli na terenach wschodnich. Od 2004 roku próbuje się powołać Sanhedryn na terenie państwa żydowskiego położonego w Palestynie. Byłby to jednak konkurencyjny Sanhedryn do tego, który już istnieje, a który nie chce ujawnić swojego istnienia. Tu widzimy, że państwo żydowskie jak gdyby chce mieć własną tego typu instytucję, nie chce być zależne od czegoś z zewnątrz, chce się uniezależnić. A z całą pewnością taka tajna rada istnieje i działa, ponieważ Księga Objawienia zapowiada jej zniszczenie przy końcu dni tego politycznego systemu. I nie ma w tych procesach żadnej wzmianki o tym, żeby kiedykolwiek nastąpiła jakaś choćby najmniejsza przerwa w jej działalności. Bestia ma przerwę, gdyż dostaje ranę śmiertelną, ale niewiasta, która na niej siedzi, cały czas upija narody. I rzeczywiście, jak prześledzimy dokładnie historię, ona cały czas działa. Księga Objawienia, 17 rozdział, 6 werset mówi: I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu. A widząc ją, bardzo się zdumiałem. Apostoł Paweł widzi to widzenie, ma 30 lat po zburzeniu Jeruzalem, które wcześniej było nazwane przez proroków mierzenicą. I on się dziwi, że 30 lat po nadal istnieje, czy będzie istnieć, bo on to widzi czasy przyszłe, Wielka Mierzenica. No ale ona jest powiązana. Ta Wielka Mierzenica, która ma zginąć w naszych dzisiejszych czasach, ona jest odpowiedzialna, obarczona winą krwi proroków i świadków Jeszu. Bo 18 rozdział, 24 werset mówi, już te słowa padają po zniszczeniu Wielkiej Mierzenicy. W niej znalazła się krew proroków, a więc starotestamentowych, i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi. Wszyscy zabici na ziemi wskazują na to właśnie, co obserwujemy, z czego dumni są niektórzy historycy żydowscy, z tego, że praktycznie przy wszystkich gwałtownych przewrotach na całym świecie, przy wszystkich znaczących wojnach, wszędzie były pieniądze bankierów żydowskich i wszędzie byli doradcy żydowscy. Właściwie to było z ich inicjatywy. To, z czego on jest dumny, ponieważ nie uznaje Księgi Objawienia, ten historyk, no i szczyci się tym, że są narodem, wokół którego kręci się świat, to akurat jest demaskatorskie i ujawnia, że to właśnie o nich mówi Księga Objawienia. Pytanie tylko brzmi, czy na pewno sam Sanhedryn jest wielką mierzenicą? Jak widzieliśmy we wcześniejszych przypadkach, rzeczywiście Sanhedryn byłby jakby najważniejszy, ale przy zwołaniu Sanhedrynu były też starsi, inni starsi Izraela, byli faryzeusze, byli uczeni w piśmie, byli kapłani, było więcej przywódców. To by wskazywało, i oni wszyscy brali udział, chociaż decydujący głos z pewnością o Sanhedryn, oni wszyscy brali udział w tym, co się działo, czyli w morderstwach na prorokach. Sam Chrystus, przepraszam, Chrystus, pomazaniec nasz Pan, nazwał, znaczy powiedział, że miasto Jeruzalem jest odpowiedzialne za zbrodnie. Nie powiedział, że Sanhedryn konkretnie. Co by też wskazywało, że jakby większa grupa niż tylko tych 70 ludzi. Choć nadal oni są w centrum, oni są najbardziej odpowiedzialni. Stwierdzenie, że to jest miasto, wskazywałoby też na system, że jest to coś większego. W mieście bowiem jest nie tylko ekipa rządząca, ekipa sądząca, ale są też i inni strażnicy, pomocnicy, służba. Oni wszyscy są częścią miasta. Dlatego Chrystus, kiedy zapowiadał karę dla tej mierzenicy, którą nazywał Jeruzalem, to nakazywał swoim sługom opuścić to miasto, czyli ten system, w którym oni funkcjonowali. I teraz do nas kierowane jest podobne wezwanie. Co też zdaje się wskazywać na to, że to nie jest tylko i wyłącznie mała grupka, ale odpowiedzialność ciąży też na innych osobach, na współpracownikach. Bo oto w Księdze Objawienia czytamy wezwanie. 18 rozdział, wersety od 2 do 5 przeczytam.
I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów, i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. No i słudzy pomazańcowi z Jeruzalem wyszli przed ukaraniem, przed zniszczeniem go. I to samo dzisiaj jesteśmy wzywani do tego, żeby nie być częścią znowu miasta, bo jest powiedziane, że to jest miasto. Czyli to jest taki system, który funkcjonuje. Jest to system, no, w pewnym sensie zamknięty granicami, w jakimś sensie. Jest to symbolika, ale teraz, czy my w jakikolwiek sposób współpracujemy z mierzenicą, także Sanhedrynem, czy pochwalamy ich działania, czy kibicujemy im? No, nad tym się każdy musi sam zastanowić, bo jeśli tak, to powinien zmienić swój sposób myślenia i opuścić szeregi tej wielkiej mierzenicy. No więc Sanhedryn, owszem, jest jakimś czubkiem góry lodowej, czubeczkiem, ale pozostała część tej góry, to całe miasto, ten cały system jest to system naczyń powiązanych. W żaden sposób, nawet będąc niewolnikiem, starajmy się nie być nawet niewolnikiem tej mierzenicy, w tym sensie, że na przykład, bo każdy, kto bierze kredyt, jest niewolnikiem, prawda? Tego, który pożycza. Nawet w ten sposób, starajmy się unikać takich powiązań. Bo Sanhedryn z pewnością dzisiaj istnieje i jest mózgiem wszystkich operacji. Oni po prostu opracowują strategię na wiele lat do przodu. Na pewno słyszeliście o protokołach mędrców Syjonu. No, wprawdzie mówi się, że to jest fałszywka, no ale co znaczy fałszywka? Jakby ktoś stworzył drugą wersję mędrców Syjonu, to była fałszywka tej pierwszej, a ta to niebyczego jest fałszywka. Ale dobrze, powiedzmy, że chodzi o to, że nie napisali tego rzekomo Żydzi, tak? No to musielibyśmy uznać dwie rzeczy, bo mamy tutaj biblijny sposób rozpoznawania, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Biblia mówi, że jeśli prorok powie proroctwo i ono się spełni, to znaczy, że Bóg go posłał i jest prawdziwym prorokiem. Jeśli się nie spełni, jest fałszywym. Oczywiście tu nie mamy do czynienia z proroctwem, tylko z planami, które są realizowane. No i prosta jest zasada. Jeżeli się nie spełnią, znaczy, to ktoś wymyślił, ktoś sfałszował. A jeżeli się spełniają z dużą dokładnością, a tak jest, no to choćby nie wiem, jakie były dowody na rzekomą fałszywkę, no to no, przepraszam, ale to się prorokiem nikt nie był, żeby to przewidział. Musiał być jakiś supergeniusz, fałszerz ten, żeby on przewidział, co środowisko żydowskie zrobi, gdzie będzie miało wpływ, jakie będzie miało władzę. Z pewnością wśród osób pochodzenia żydowskiego też jest dużo takich, którzy mogą skorzystać, jeśli tylko uwierzą, mogą skorzystać z wezwania i odciąć się od tego systemu. Bo obserwujemy, że jak tylko ktoś się dowiaduje, że jest pochodzenia żydowskiego, natychmiast zaczyna odczuwać silne więzi z tym środowiskiem, a bardzo często odwracają się przeciwko narodowi, w którym się wychował. Na przykład, jak Polak się dowiaduje z pochodzenia żydowskiego, raptem przestaje być Polakiem, a nawet nienawidzi Polaków, nie lubi tego języka. No wszystko mu się zmienia. Czyli lgnie jak gdyby do tej mierzenicy i poddaje się pod nią. My przeciwnik powinniśmy. I tak samo sobie, jeżeli odkryją w sobie nawet pochodzenie żydowskie albo z dziada pradziada wiedzą, powinni skorzystać z tego wyznania i odciąć się od tego systemu, by nie mieć udziału w jej karze. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam teraz. Tomasz pytał, czy było coś o KRK, to chyba rozumiem Kościół katolicki, tak? Było wzmianka o papieżu, bo system Sanhedrynu jest na takiej samej zasadzie opracowany jak uzasadnienie papieżstwa. To znaczy,
Przypomnę tą myśl, którą mówiłem wcześniej. Tak jak Sanhedryn uważa, że on kontynuuje to, co rozpoczął Mojżesz z 70 nawiedzonymi Duchem Świętym starszymi Izraela, bo Bóg dał tych starszych do pomocy. Po prostu naród był duży, Mojżesz był sam, żeby wszystkiego sam nie robił, dał mu tych 70 do pomocy. I oni uważają, że oni to kontynuują, dlatego powołanie Sanhedrin, który składał się 70 plus jednego księcia, który miał zastąpić Mojżesza. I to samo robi Kościół katolicki. Twierdzi, że papież kontynuuje to, co zaczął Piotr. Chociaż wiadomo, że tak uczciwie, historycznie, że to nie jest prawda. Biskup Rzymu nie miał żadnej władzy w II czy III wieku, poza własną miejscowością po prostu. Jego władza zaczęła się liczyć, kiedy właśnie wszedł w niemoralny stosunek z władcami ziemi, czyli z cesarstwem. Aż cesarza miał u boku. On był w Rzymie, cesarz, więc on miał do niego wpływ, on stał się jego narzędziem grania wpływu i umacniania pozycji. Jest to jednak pozycja wywalczona przez córkę wielkiej niżynicy, czyli taka malutka niżynica, czyli ladacznica. Tomasz mówi, ok, dzięki, szkoda, że się spóźniłem. Ja innych religii nie znam, ale też podałem przykład. Podałem przykład te świadków Jehowy, że oni też to zastosowali, ten sam chwyt. Bo nie chodzi o to, że oni coś jak gdyby kopiują może, ale że oni sobie roszczą takie same prawa. Sanhedryn roszczył sobie prawo, on zmieniał przepisy prawa, dopisywano księgi, interpretacje zaostrzono i strasznie przestrzegano ostro, rygorystycznie tego. No, takim przykładem prawa zaoszczonego i do powiedzianego to jest nakaz rozwodu Izraelitom, którzy przed powrotem z niewoli babilońskiej weszli w związki małżeńskie z miejscowymi kobietami, mieli dzieci. Tam nic nie była mowa o tym, że te kobiety jakoś uprawiały, że wierzyły w innych bogów, nic z tych rzeczy. Sam Mojżesz zresztą miał kuszytkę, czy murzynkę nawet za żonę. Więc to nie było zakazane, ale oni wprowadzili zakaz jakiegokolwiek zawierania związku małżeńskiego z kimkolwiek. A przecież potomkowie Pana naszego Jeszu też były kobiety innej narodowości, prawda? Tak więc oni, to jest taki najłatwiejszy przykład, bo inne są może bardziej ukryte. Najjaśniejszy przykład, najbardziej oczywisty tego, że oni zmienili prawo i żądali jego przestrzegania. I teraz świadkowie Jehowy i papież robią to samo. Roszczą sobie prawo do nie tylko interpretowania, ale do ustanawiania nowych przepisów prawa. I Kościół katolicki też miał ekskomunikę, czyli wykluczenie takie. Już pomijam, że też i potrafił palić na stosach, zabijać, skazywać na śmierć, ale miał też wykluczenie. I wykluczał nie tylko pojedyncze osoby, całe narody, całe miasta. Jeżeli na przykład w jakimś mieście utrudniano handel biskupom, czy coś takiego, czy ograniczonych prawa, to zrzucano ekskomunikę na całe miasto i kościoły się zamykały, nie odprawiano mszy. Jeden z królów polskich był też ekskomunikowany, nie? Za zabicie biskupa Stanisława. No i teraz świadkowie chowy to samo. Interpretują i narzucają prawa. To wolno, tego nie wolno, za to cię wykluczyłem, prawda? Też to są wykluczenia. To samo, co stosowali też Sanhedryn. Też z synagog wykluczano, co pan zresztą nas powiedział, że tak będzie, będą wykluczani. Czy do tego tematu są jeszcze jakieś pytania? Bo jeśli nie, to możemy zmienić temat. Mamy jeszcze 15 minut. Tomasz, Kościół katolicki ma ogromny zasięg i czy to nie on spełnia rolę niżynicy w naszych czasach? Nie. To, wiesz, Tomaszu, musiałbym ci teraz bardzo dużo musiałbym ci teraz przytoczyć. To wszystko jest opisane na moim blogu jeszu.pl. Udowadniam pod wieloma względami, na wiele sposobów, że Kościół katolicki jest córką, a dlatego metody działania córki są podobne, zbliżone do wielkiej niżynicy.
Wielka Nierządnica, w ogóle Nierządnica była od początku Jeruzalem, czyli centrum religijne judaizmu. I prorocy nazywali ją Nierządnicą. I zapowiadali jej karę. Kiedy więc proroctwo z Księgi Objawienia mówi o tym, że Wielka Nierządnica odpowiada, że w niej ona jest winna za krew proroków i świętych i tych, co świadków Jeszu, to znaczy, że ta Wielka Nierządnica była wcześniej niż Kościół katolicki, bo Kościół katolicki jest od IV wieku. A proroków zabijano wcześniej. Więc to jest już choćby taki prosty argument, prawda? Ale tych dowodów jest dużo, dużo więcej. Judaizm był pierwszą nierządnicą i on się, jako że pierwsza, on to stała się matką nierządnic, prawda? Matką tych, które teoretycznie powinny, bo posługują się Pismem Świętym, więc powinny oddawać cześć prawdziwemu Bogu, ale nie oddają cześć prawdziwemu Bogu. Uprawiają nierząd. Udają tego. Tak jak udawali ci wszyscy. Ten Sanhedryn, ci wszyscy faryzeusze, oni tylko stwarzali pozory. No i Kościół, ta druga sprawa, gdyby Kościół katolicki upadł, to bądźmy szczerzy, cały świat by płakał, czy handel by, korporacje by płakały? Raczej w ogóle widzimy teraz, że Kościół katolicki wręcz jest podległy synagodze. Akt hołdu, jaki złożył papież, całując rękę Żydów publicznie, w synagodze zresztą, no jest tego najlepszym dowodem. On oddał im hołd. To jest poddaństwo zwyczajne. No to dobra wiadomość taka, że już niebawem spodziewamy się upadku. I rzeczywiście, będę na ten temat jeszcze pisał artykuły, bo to był też szeroki temat. Jest coraz więcej, bo dokładnie w 2012 roku Henry Kissinger powiedział, że za 10 lat Izraela nie będzie. Henry Kissinger jest agentem Wielkiej Nierządnicy, tak można powiedzieć. Tak samo jak Soros jest jej przedstawicielem do zadań specjalnych, do szybkiego działania. Jak Komisja Trójstronna, jak Grupa Bilderberg, to wszystko są jak gdyby obozy wpływu w imieniu mózgu, a mózgiem jest ta Wielka Nierządnica. Czy ona się nazywa w tej chwili Sanhedryn, to nie ma znaczenia, bo to jest dalej przywódczyni środowiska zastępczego judaizmu. No i teraz rodzi się opór w Izraelu, a właściwie to też na odwrót. Coś, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. Ale już teraz Barack Obama mówi się, że wypowiedział pod koniec swojej kadencji, wypowiedział wojnę Izraelowi. Wszyscy liczą na to, że Donald Trump jest przyjacielem Izraela i że on przeciwnie, będzie za Izraelem. Czy na pewno Henry Kissinger, agent Wielkiej Nierządnicy, ten, który powiedział, że za 10 lat Izraela nie będzie, właśnie został doradcą Donalda Trumpa. Myślę, że to nie jest bez znaczenia. Wielka Nierządnica, no już jak gdyby pogodziła się z wyborem Trumpa i teraz otacza go swoimi ludźmi, doradcami, tak jak zawsze robiła zresztą, czyli upija go w tej chwili winem swoim. I dlatego wcale bym nie był pewien, że Trump może zrobić jakieś gesty w tym kierunku, żeby zrobić dobre wrażenie, ale powiem, jest parę minut, więc powiem jeszcze. Cała akcja Wiosna Ludów w krajach arabskich to była robota Wielkiej Nierządnicy po to, żeby stworzyć tam armię najemników, która ma zniszczyć Izrael. Wszędzie dookoła burzy się, niszczy się legalne rządy, które się dogadywały i tworzy się nieobliczalne. No, nie udało się teraz w Syrii, zobaczcie, ale to jeszcze zobaczymy, co będzie. Prawdopodobnie będzie, spróbuje się po prostu zrobić dzicz taką, która tak jak państwo islamskie, ten ISIS w Syrii, jak próbuje się otoczyć Izrael, to wszystko za pieniądze Wielkiej Nierządnicy i przygotować prawdopodobnie na zniszczenie Izraela. Także tam są, chociaż
Tam jest wielka nienawiść między jednym a drugim. To jest troszeczkę dziwne, bo nie wiemy do końca, co to powoduje, ale Pismo Święte mówi, że to się stało, bo Bóg tak chciał. Wielka niżownica Stanów Zjednoczonych, nie Izrael. Rzecz w tym, że Izrael i inne państwa zniszczą wielką niżownicę. Także tu właśnie widzimy takie akcje, które na to wskazują, jak gdyby skłócają. I teraz tak, Henry Kissinger mówi, że za 10 lat nie będzie Izraela, czyli 2022 rok, by to wypadało. Barack Obama wycofuje poparcie tam. Uruchomiono propagandę wywiadowczą. Agencje wywiadowcze twierdzą, że Izrael nie będzie w stanie oprzeć się inwazji tych hord z wiosny arabskiej. I mało tego, twierdzą, że Stany Zjednoczone już nie mają pieniędzy na dalsze finansowanie Izraela. A brak finansowania dla Izraela to rzeczywiście jest poważny problem, bo Izrael tak się rozwydrzył, że no po prostu nie umie żyć bez tych pieniędzy. No i tutaj wygląda na to, że szykuje się poważny powód do konfliktu między państwem żydowskim położonym w Palestynie, a wielką niżownicą w Stanach Zjednoczonych. Też żeście napisali. Stanisław, chyba pisze o kościele, jego władza moralna rozciągała się na wszystkich społeczności Żydów na świecie, na przykład arcykapłan albo Sanhedrynu. Jego doradcy polecili przełożonym synagogi w Damaszku, by pomogli aresztować naśladowców Chrystusa. No tak. Listy uwierzytelniające, nie? To po prostu rozkazy były aresztowania. Tomasz, Trump ma na uwadze tylko interesy USA. Kasia i Krzyś, a co na to teść Trumpa? On jest Żydem i milionerem. No tak, ale cała wielka nierządnica jest żydowska. Rzecz w tym, że to jest konflikt między Żydami. Henry Kissinger, który powiedział, że Izrael nie będzie też Żydem. Także tutaj jest właśnie konflikt, o którym Biblia zapowiedziała, że bestia pożre niewiastę, która ją ujeżdża, która na niej siedzi cały czas, od całej wieki. I w końcu bestia stanie się ósmym, czyli i ostatnim mocarstwem światowym. A władzę otrzyma, ona nie sama z siebie będzie taka mocna, władzę otrzyma od, tam jest powiedziane 10 narodów, ale to może być też symboliczne, może po prostu oznaczać większość narodów samodzielnych, znaczy królów tam jest. Także no, czekają nas bardzo ciekawe wydarzenia. I zaskakujące. Bardzo dobrze się złożyło, że myśmy to zdołali zrozumieć, te proroctwa z Księgi Objawienia, zanim to się zaczęło dziać, bo już o tym mówimy od kilku lat. A teraz to się dzieje. Nadal jeszcze mnóstwo osób nie widzi tego. Ponieważ dopiero zrozumienie niektórych proroctw Księgi Objawienia pozwala nam zrozumieć aktualną sytuację. Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Po prostu staje się wszystko proste. Aha, no tak, no to wszystko zgodnie z proroctwami. A ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje. Są zagubieni. Nie rozumieją tego. Postrzegają to jako serię przypadkowych zdarzeń, niepowiązanych ze sobą. Trump nie zna dobrze środowiska żydowskiego, bo kandydując na prezydenta, chwalił się, że jego córka urodzi żydowskie dziecko. Jeśli to jest jego córka, to nie będzie to żydowskie dziecko. Bo Żydzi uznają tylko narodziny z matki żydowskiej. Bo co do ojca, to nie wiadomo, czy to ten, czy tamten. Cóż, już będziemy w takim razie kończyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat był też interesujący. Dziękuję Wam za przybycie.